Dziś opowiem Wam o wymianie dachu. To jest mój dom i to był mój dach. I ostatnie parę miesięcy temu, czyli całkiem niedawno, miałem niemiłą niespodziankę, ponieważ na moim suficie pojawiła się plama. Dach siusia pod siebie, przez co psuje dom. I jako, że terminy na wymianę poszycia dachowego, czy w ogóle remont jakikolwiek dachu, to koniec 2025 roku, to naprawdę nie było łatwo znaleźć ekipę do pracy. Znaleźliśmy ekipę, dogadaliśmy się z nimi i uwaga, pomagałem im razem z moim tatą. Cała akcja trwała zaledwie 3 dni. Zrzucenie dachówki, naprawa więźby i do tego położenie blachy. Dachówki trochę było, coś z nią trzeba zrobić. Kiedyś pójdzie jako podsypka pod podjazd, pod utwardzenie podjazdu, natomiast w chwili obecnej nie możemy czekać na kiedyś z wielką hałdą starej dachówki na podjeździe. Więc trzeba było ją gdzieś i czymś przewieźć. Przywitajcie MZG 40. Jest to pożyczona ładowarka produkcji NRD. Dość leciwy sprzęt, ale dalej działa. Mam do niej łyżkę, która powinna się przydać w przyszłym roku, oraz widły, których użyjemy przy dachu. A tam jest Rudziu. Rudziu. Dobra, wracamy do MZG. Maszyna ma uszkodzony układ chłodzenia. Musimy wymienić chłodnicę oleju, do tego zrobić dobry przewód, tak żeby on nie był zagięty, żeby był przepływ wody, i wszystko jest nowe przede wszystkim, nowe zaciski, nowe przejściówki, redukcje i tak dalej. Kryzys zażegnany, maszyna gotowa i przetestowana. Teraz zostało mi tylko czekać na termin, a jak termin już się pojawił, to pracę zaczęliśmy o godzinie 7 rano, czyli wstać musiałem wcześniej. Thank you.
MZG prowadził mój tata, ponieważ jest w tym dużo lepszy niż ja. Jeszcze. Czas był istotny, tempo prac było bardzo ważne, więc nie był to czas na podjudzanie swojego ego i bycie samowystarczalnym i mówienie o co ja nie dam rady. Bo przejechać bym pewnie dał radę i zrobić to wszystko bym pewnie dał radę, natomiast zajęłoby to dużo dłużej. Pouczyć się będę mógł, jak będę robić sobie swoje rzeczy tą maszyną, natomiast na chwilę obecną istotne było, żeby to zrobić jak najszybciej, jak najefektywniej. Przy okazji wymiany poszycia dachu i naprawy więźby został też lekko zburzony komin. Tyle, ile było trzeba. Tylko tyle, ile było trzeba, robiliśmy. Komin został zburzony trochę poniżej linii dachu. I tego samego dnia chłopaki dali radę go odbudować, jednocześnie zmieniając jeden z kominów dymnych na wentylacyjny, ponieważ tego potrzebowaliśmy na potrzeby kuchni i okapów i takich tam rzeczy. Kolejnego dnia znów pobudka o godzinie 6, szybkie śniadanie moje i kotów, kawa i do roboty. Skoro już mowa o kawie. Bezwstydnie powiem, że jeżeli macie ochotę, to jest możliwość jednorazowego wsparcia kanału poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Żeby nie było kawa. Link do zrobienia tego jest w opisie. Po kliknięciu w ten link możecie wybrać jedną z dostępnych opcji lub kwotę dowolną przeznaczyć na to, żeby mi pomóc. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, to ja do niczego nie namawiam, do niczego nie zmuszam, nie przymuszam. Natomiast jeśli macie ochotę wspomóc kanał, ale właśnie nie macie możliwości takiej finansowej, to możecie zawsze polubić film, skomentować, cokolwiek tam napisać, tak żeby algorytm trochę kanał wybił, a do tego zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, a jeżeli odcinki Wam się bardzo podobają, to możecie nawet polecić ten kanał komuś. Tu muszę podziękować Monice, która nie dość, że wspiera kanał regularnie poprzez YouTube, to jeszcze bardzo często stawia mi kawę. Dziękuję bardzo. I nie wiem, smacznej kawy również. Ten dzień poszedł dużo szybciej. Zaczęliśmy pracę o 7, o 13 dach już był przykryty. Jednak jeżeli kładzie się ogromne arkusze blachy, która jest całej długości dachu, jeden obok drugiego, to idzie to bardzo szybko. Jedyne co zostało to okucia i obróbki. Obróbki chyba to się nazywa, nie okucia. I chłopaki po prostu tego dnia zrobili pomiary i następnego przyjechali już z wygiętymi, przygotowanymi wszystkimi rzeczami tylko do montażu. Także mega wydajny system pracy ogólnie, to muszę powiedzieć. Komin również został obity blachą, tak żeby go zabezpieczyć, żeby warunki atmosferyczne, zacinający deszcz, mrozy i tym podobne go nie uszkodziły na nowo. Muszę przyznać, że dosłownie, naprawdę, nie ściemniam, moi sąsiedzi z lewej i z prawej zaczepili mnie po to, żeby mi przyznać, że robota była bardzo szybko zrobiona, że są w szoku, bo myśleli, jak zobaczyli, że zaczynamy to rozbierać, to myśleli, że z tydzień, dwa to potrwa. A druga rzecz, że jest to wszystko bardzo ładnie zrobione. I tutaj również muszę przyznać, że jestem
Jestem bardzo zadowolony i również jestem pod wrażeniem, może nie takim jak moi sąsiedzi, bo ja z góry miałem powiedziane, że to zajmie 2-3 dni, natomiast jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak szybko to było zrobione i jak jest ładnie, bo to naprawdę zupełnie inaczej wygląda. Już nie wygląda jak taka rudera, która tam chyba jest opuszczony dom, tylko zaczyna wyglądać już tak konkretnie. Koszty. To jest, myślę, coś, co większość bardzo interesuje, szczególnie po moim bezwstydnym proszeniu o kawę. Natomiast żarty żartami. Jeżeli chodzi o koszty materiału, więc tak, blacha wykończeniowa i do tego jakieś tam farmery, jakieś tam łaty, ponieważ dwie łaty były wzmacniane, były dołożone dwie dodatkowe łaty do tych już istniejących, tak żeby je wzmocnić. Nie wycinaliśmy wszystkiego, robota miała być zrobiona szybko, więc dlatego było to tak zrobione. To też jest coś tymczasowego, okej, odchodzę od tematu. Kontrłaty i łaty również były do tego kupione. Miejscami trzeba było dołożyć takie, miejscami inne. Za materiały łącznie, za wszystko było około 8 tysięcy złotych. Niecałe, od razu powiem. Nie jest to też taka bardzo dokładna wycena, jeżeli jesteście ciekawi. Nie jestem w stanie wam tego rozbić, bo ja dostałem jedną kwotę i już jej nie pamiętam, jak mam być szczery. Dlatego no, nie podam wam dokładnej kwoty co do grosza, ale to było około 8 tysięcy złotych za sam materiał. Natomiast jeżeli chodzi o robociznę, to tutaj trochę bardziej skomplikowany temat, ponieważ praca moja i taty była odliczona od rachunku, więc to nie jest tak, że zapłaciliśmy, a później dostaliśmy wypłatę, co naprawdę szanuję. Druga rzecz, robotę wykonał kolega mojego taty, więc nie jest to ta sama kwota, którą myślę każdy inny by zapłacił. I co mogę powiedzieć? No, ja jestem zadowolony. Nie jestem, jeszcze nie zbankrutowałem. Jest na pewno droga taka zabawa, ale jest tańsza niż gdybym prosił kogoś innego. Więc tej kwoty wam nie podam. Jeśli bym wiedział, ile by to kosztowało bez zniżki dla znajomych i naszej pracy, to bym wam tą kwotę podał. Natomiast nie interesowałem się, po prostu się cieszyłem, że w skarbonce było tyle pieniędzy. Tak. Także wymiana dachu była bardzo stresująca i w tej chwili naprawdę się cieszę, że mam to już za sobą. To jest dla mnie bardzo istotne. Mogę spać spokojnie, nie boję się, że pada deszcz i nie wiadomo, co się wydarzy. Ostatnio nie było problemów z tym, że przeciekał sufit, ale to dlatego, że na strychu stały miednice, do których łapałem wodę i po prostu musiałem, jak były większe opady, to musiałem chodzić i wylewać tą wodę. Tak wyglądało moje życie. Dodatkowo nie chcę, żebyście sugerowali się moim doświadczeniem, jeżeli chodzi o koszt roboty, bo u każdego to będzie wyglądać inaczej. U mnie wymiana tego poszycia to była kwestia kilku łat, dwóch... Przed chwilą mówiłem to słowo i teraz już nie pamiętam. Dwóch krokwi, kilku łat, kilku kontrłat. I tyle, tak? Jeżeli wy byście to robili, to może się okazać, że tych krokwi do wymiany będzie 20, albo 1, albo 0. I to samo z łatami, z kontrłatami, więc to wszystko zależy, koszt usługi jest od tego uzależniony. Więc nie chciałbym, żeby ktoś się sugerował, że potrzebuje zmienić poszycie dachu i dzwoni do jakiejś firmy, która mu powie 25 tysięcy za taką samą operację, jak jest u mnie. I on powie, o nie, tamten gość to zrobił za 8 plus robocizna, to ja na to nie idę. Bo to nie jest tak, że ktoś by was próbował naciągnąć, może tak, może nie, nie wiem. Nie znam się na tym, nie chcę, żebyście się sugerowali moim doświadczeniem tutaj, ze względu na to, że nie jest ono adekwatne. I tu przyznaję bez bicia, jakby miałem to szczęście, że mój tata zna kogoś, kto robi takie rzeczy i że ten ktoś pozwolił nam sobie pomóc. Czego też, jeżeli byście się nie znali z człowiekiem, który oferuje wam tą usługę, na pewno by nie pozwolił pomóc, bo to jest ryzyko, prawda? Także tak. I tym bardziej nie podaję, kto to był. Natomiast jestem bardzo zadowolony. Naprawdę jestem bardzo zadowolony.
Więc tak, całkowity koszt był niemały. I może się zdarzyć tak, że wśród was jest ktoś, kto myśli, że niepotrzebnie poniosłem ten koszt, szczególnie, że część z was może pamiętać, że planuje rozbudowę domu, więc ten dach zostanie zburzony. I nie wiadomo, kiedy to będzie. Chciałbym, żeby to było w przyszłym roku, ale wiem, że na 100% nie będzie w przyszłym roku, więc najwcześniej patrzymy na 2-3 lata. I może ktoś z was myśleć właśnie, że niepotrzebnie to robiłem. I jeżeli chodzi o mój komentarz odnośnie takiej opinii, to powiem tak. Żyjemy w takich czasach, że każdy ma prawo mieć swoją opinię, w związku z czym każdy ma prawo być w błędzie. Ale tym razem to nie jestem ja. Ten dach przeciekał. Jego remontowanie co chwilę. Dachówki podczas zdejmowania, trzymania ich w ten sposób. Tu leży dachówka, ja ją trzymam tak. Ona była w stanie pęknąć. Miałem 4 dachówki i ta po prostu pękła i wysypała mi się między palcami. W ten sposób trzymając. Chodzenie po czymś takim, po to, żeby wymienić jedną dachówkę, która pękła, spowodowałoby, że wszystkie poniżej też muszę wymienić. I nie wiem, jakim jesteście ekspertami odnośnie remontów dachów, ale nikt, kto to widział, nie powiedział, że to się jeszcze da uratować. Każdy, kto to widział, łącznie z ludźmi, którzy wcale nie chcieli się brać za to, powiedzieli, że tego to już się do niczego nie nadaje, ale nie chcę się za to brać i ja tego nie zrobię. Więc sobie znajdź kogoś koniecznie, ale ja tego nie zrobię. Patrzcie, gadam i co? Przyszedł Rudziu. Rudziu, powiedz wszystkim cześć. Powiedz cześć ludziom. Dobry kotek, tak? Z góry dziękuję wszystkim za kawę, jeżeli ktoś postawił. Również za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze i udostępnienia filmu czy kanału waszego ulubionego odcinka. Również za to dziękuję. Życzę wam na pewno nieprzeciekających dachów i miłego czegokolwiek, co będziecie robić za chwilę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!